Dzień dobry moi drodzy, kłaniam się Wam bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartłomiej Ryś, to jest oczywiście kanał na biwaku. Wiem, że zbliża się sezon wiosenno-letni i wiem też, że szukacie nowych jednostek, zarówno kamperów, jak i przyczep kempingowych. I dzisiaj zapraszam Was do spontanicznego oczywiście, jak zwykle, materiału, w którym pokażę Wam zaplecze firmy Hymer Poznań. Jesteśmy w Komornikach, a nie w Sadach. Hymer Poznań mieści się w Sadach koło Poznania, jesteśmy w Komornikach. Koło Poznania, gdzie jest swoiste zaplecze kamperów i przyczep kempingowych dostępnych na sprzedaż. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca w Sadach, to właśnie tutaj znajdziemy największy wybór przyczep kempingowych marki Birstner, który, jak wiecie, Hymer Poznań wprowadził do swojej oferty całkiem niedawno. I dzisiaj zapraszam Was na przegląd tych przyczep, głównie ze względu na to, że są to przyczepy z układami rodzinnymi. Jeżeli macie jedno, dwoje lub troje nawet dzieci, to znajdziecie tutaj układy stricte pod siebie. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Zaczynamy. A zaczniemy, moi drodzy, od nie Birstnera, a właśnie przyczep kempingowych marki Eriba. Eriba należy do Erwin Hemmer Group i jest jedną z najstarszych marek przyczep kempingowych na rynku. Całkiem niedawno świętowała swoje kolejne urodziny, bodajże, jeżeli mnie pamięć nie myli, 65. I trudno Eribę nie zauważyć na drodze, kiedy ją mijamy. Ten design jest ponadczasowy, ten design jest szalenie wyjątkowy i ten design po prostu, krótko mówiąc, rzuca się w oczy. Eriby mają to do siebie, że najczęściej są wyposażone właśnie w takie składane, otwierane dachy. Dzięki temu w trakcie jazdy cała przyczepa jest bardzo opływowa, co ma oczywiście wpływ na spalanie naszego holownika. Nie powoduje tych przeciążeń, takich jak standardowe przyczepy kempingowe, a na postoju po prostu ten daszek, co za chwilę Wam pokażę, rozkładamy i w środku mamy dużą przestrzeń. Natomiast no design i jeszcze raz design, wygląd Erib jest niesamowity. Ten konkretny model, który widzicie teraz na załączonym obrazku, jest jeszcze, jak sami możecie zobaczyć, trochę brudny, bo to świeżynka, która prosto zjechała właśnie z fabryki i dojechała tutaj na plac w Komornikach i czeka po prostu na przygotowanie już pod klienta, już pod wystawienie w salonie. Świetnie wyglądają te okna, zobaczcie, one są ułożone nieco tak pod kątem, taki spiczasty tutaj przód mamy dostępny, a kiedy wejdziemy, moi drodzy, do środka, to przede wszystkim zobaczymy piękny widok tutaj z tych okien. Możemy sobie usiąść tutaj, proszę bardzo, w salonie, o w tym miejscu. Mamy jedną kanapę, stolik, drugą kanapę. Całość oczywiście możemy przeprojektować na dodatkowe miejsce do spania. Natomiast tutaj możemy sobie cyk odsłonić i zobaczyć widoczek przez te oba okna. Design generalnie Eriby jest kapitalny. Zobaczcie, na przykład zwykłe szafki otwiera się w ten sposób. O tak. Proszę bardzo, wygląda to tak, prezentuje się to tak, nie w, tak jak w innych przyczepach kempingowych, tylko właśnie w taki sposób a la bardziej domowy, bardziej pomysłowy. A teraz Wam pokażę, moi drodzy, bo jesteśmy złożony, mamy dach, zobaczcie, ja muszę się garbić. Pokażę Wam, jak ten dach szybko się rozkłada. Dwa zaczepy tutaj i dwa zaczepy z przodu. Te zaczepy po prostu wystarczy pociągnąć w dół, cyk, cyk. Dwa z przodu i dach nam odskakuje. Cyk i cyk, moi drodzy, i gotowe. I zobaczcie, o wiele więcej miejsca. Tutaj zyskujemy, myślę, że na oko prawie 40 cm wysokości. I bez problemu ja, mając 1,85 m wzrostu, jestem w stanie się tu swobodnie poruszać. Główna część małej Eriby to oczywiście ta główna sypialnia. Mamy dwa duże łóżka połączone tutaj na środku. Dodatkowo trzy okna, prawo, lewo i tutaj na środku. Dzięki temu piękny widoczek z tej sypialni i łóżka są naprawdę olbrzymie. Co więcej, słuchajcie, tutaj pod materacem możemy sobie te łóżko podnieść i wtedy mamy zarówno po lewej, jak i po prawej stronie bardzo dużą przestrzeń taką załadunkową, towarową, więc bezproblemowo możemy wszystkie tutaj nasze rzeczy poprzewozić, a dodatkowo do tego schowka mamy dostęp tutaj z zewnątrz przez te boczne drzwiczki, moi drodzy. Idziemy tutaj dalej w tym miejscu.
Szafa, proszę bardzo, pełnowymiarowa szafa, jak najbardziej. Nawet tutaj na górze szafy znajdziemy złącze 230 i taką specjalną półeczkę, gdzie możemy odłożyć, słuchajcie, nasze jakieś sprzęty elektroniczne. Oczywiście nie mogło zabraknąć ogrzewania systemu grzewczego opartego na gaz z nadmuchem na całą przyczepę. No i do tego oczywiście jest też aneks kuchenny tutaj z lodóweczką Tedforda umiejscowioną tutaj, proszę bardzo, w tym miejscu. Są szafeczki, jest oczywiście obowiązkowo płyta gazowa, dwupalnikowa. Jest też oczywiście, moi drodzy, zlew w tym miejscu i jest też taka specjalna przedłużka blatu roboczego, który powiększa nam tą przestrzeń roboczą tutaj w środku przyczepy i mamy bezproblemowo miejsce na przygotowywanie naszych posiłków. Nie mogło też zabraknąć, moi drodzy, oczywiście łazienki. Łazienka jest w tym miejscu i zobaczcie, to jest ciekawostka, że w momencie, kiedy otwieramy dach, otwiera się również dodatkowa przestrzeń nad naszymi głowami właśnie tutaj w tej części sanitarnej. Mamy oczywiście małą toaletę, miejsce tutaj na nogi, małą umywaleczkę, małe lustro, proszę bardzo, w tym miejscu. To oczywiście się wyciąga i możemy z tego zrobić taki awaryjny prysznic. Tu mamy oczywiście ku temu specjalne zasłonki. Nie jest tutaj specjalnie dużo miejsca, natomiast jest to spokojna taka przestrzeń sanitarna właśnie do codziennego użytkowania. Wszędzie mamy oczywiście jakieś pochowane tutaj, zobaczcie, złącza USB 230, kolejne 230, co sprawia, że ta przyczepa, możemy ją swobodnie przerobić na taki mobilny dom na kołach z takim dodatkowym, dedykowanym miejscem do pracy. Zobaczcie, taka ciekawostka jeszcze na sam koniec. Zagospodarowano dosłownie każdy centymetr przestrzeni. Tutaj nic się nie zmarnuje. No a teraz to, co najważniejsze. Zobaczcie, ile tych nowych Birstnerów, przyczep kempingowych marki Birstner, znajdziemy tutaj właśnie na zapleczu firmy Hymer Poznań. Przeróżne, słuchajcie, układy, przeróżne długości tych przyczep, od wersji takich stricte dwuosobowych po, tak jak mówiłem, przyczepy rodzinne. I zobaczcie, wszystkie te przyczepy rodzinne możecie rozpoznać chociażby po tym, że w tylnej części mają tutaj dodatkowe zainstalowane okienka, co pozwala w tym też miejscu zaaplikować chociażby dodatkowe miejsca do spania, takie sypialniane, typowo miejsca na przykład 3 do spania i dzięki temu każda z osób, która śpi na dowolnym tutaj łóżku, ma dostęp do okna. Dzięki temu oczywiście nie śpimy w takiej jamie typowej, tylko mamy spokojną, normalną przestrzeń sypialnianą. Premio Life to jest fajne rozwiązanie. Kolejna przyczepa kempingowa z serii właśnie Premio i zobaczcie, 3 bardzo duże, przestronne, szerokie, długie okna w każdym miejscu sypialnym. Bezproblemowo, słuchajcie, tutaj się wyśpi rodzina 2+3, co jest, nie jest takie oczywiste. Niewiele jest układów przyczep kempingowych na rynku, które pozwalają się wyspać właśnie całej rodzinie, która ma więcej niż jedno albo dwoje dzieci. Kolejne przyczepy z serii Eriba. Eriba Feeling, już coś większego, oczywiście z otwieranym dachem. Eriba nowa, bardzo malutka, fajna przyczepa, króciutka i oczywiście też lekka. I zwróćcie też uwagę, że te wersje Premio Limited mają już zupełnie inną fakturę ścian. Tu już są ściany gładkie, mamy zupełnie też inne drzwi wejściowe, już takie lepiej wykonane w porównaniu do, sami możecie zobaczyć, zwykłych wersji Premium. Tutaj już mamy taką fakturę, taką łuskową, typowo przyczepową, a gładkie ściany mamy tylko tutaj na tylnej części. Tak się to, moi drodzy, prezentuje. Co ważne, większość tych przyczep kempingowych, tych stricte układów rodzinnych, w momencie, kiedy nie potrzebujemy dodatkowych łóżek, możemy tutaj sobie otworzyć takie drzwiczki, rzucić okiem do środka i po prostu złożyć łóżko i zapakować wszystkie nasze, na przykład krzesełka kempingowe, bądź inne akcesoria. A ten model nazywa się Premio Life 415TK. Zwróćcie uwagę, jak jest to bardzo krótka przyczepa kempingowa. Króciutka, malutka,
lekka oczywiście, to chyba warto podkreślić, że wszystkie przyczepy kempingowe Bersnera, niezależnie od układów, niezależnie od konfiguracji, są naprawdę lekkie. DMC wynoszące od 1100 do 1600 kg, z oczywiście możliwością podniesienia, ale doskonale wiem, że bardzo często szukacie przyczep lekkich kempingowych, które pozwalają Wam je holować, posiadając wyłącznie kategorię B, prawa jazdy bez E do B, no i jednocześnie oczywiście spełniają te warunki techniczne związane z holownikiem. Ten konkretny model, zobaczcie, na tylnej ścianie ma takie bardzo duże okno, a ma ono jak najbardziej sens, bo w momencie, kiedy sobie podejdę tutaj do tych bocznych drzwi, cyk, 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 otworzę jeden zamek, otworzę drugi zamek, cyk, 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 zobaczcie. To jest to, o czym Wam mówiłem wcześniej. Dodatkowe miejsce do spania. Jedno pełnowymiarowe, bardzo długie łóżko. Tam widać dodatkowe nawet oświetlenie. Tutaj mamy jakieś półeczki na nasze drobne rzeczy osobiste. Oczywiście też całe łóżko. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, możemy sobie swobodnie podnieść i wtedy mamy tutaj przestrzeń garażową na czas jazdy do transportu tych wszystkich naszych właśnie rzeczy, najczęściej kempingowych, najczęściej jakichś stolików, takich rzeczy. Wchodzimy, moi drodzy, do środka. Otwieramy, proszę bardzo. I zobaczcie, to nie koniec łóżka, bo to pokazywałem Wam przed chwileczką. Czyli mamy duże okno, wejście tutaj boczne, ale tu na górze mamy jeszcze jedno, takich samych rozmiarów łóżeczko. Proszę bardzo, oczywiście z bocznym okienkiem, tak żeby choćby ciutkę tego światła słonecznego wpadało i całość możemy oczywiście tutaj sobie odgrodzić takimi zasłonkami i wtedy swobodnie dzieciaki mogą się wyspać na dole i na górze, a rodzice mogą spędzić czas tutaj. Zwróćcie uwagę, że dwie kanapy po lewej, po prawej stronie i bardzo długi stolik. Generalnie ten salon jest olbrzymi, tutaj czteroosobowa bez problemu, czteroosobowa załoga czy tam rodzina zmieści się bez najmniejszego problemu przy tym stoliku, zje obiad, spędzi swobodnie czas, a potem łamiemy nóżkę od stołu, tutaj w tym miejscu, składamy go w dół i mamy olbrzymią sypialnię dla rodziców. Generalnie tutaj tej przestrzeni jest naprawdę aż na to, zwróćcie też uwagę na to, jak wielkie są właśnie te schowki tutaj. Po lewej, po prawej stronie, bardzo głębokie. Każdy centymetr przestrzeni tutaj też jest wykorzystany. Tu jakaś specjalna malutka półeczka na drobnostki. Tutaj kolejna szafka, już taka stricte kuchenna, proszę bardzo. No i oczywiście aneks kuchenny. Aneks, tak, kuchenny. W tym miejscu trójpalnikowa kuchenka gazowa. Dodatkowy zlewik, proszę bardzo, i kolejne szafki, miejsca do przechowywania naszych rzeczy. Fajną ciekawostką w tym konkretnym modelu jest fakt, że tutaj mamy, moi drodzy, szafę, proszę bardzo, z dodatkowym oczywiście oświetleniem. Półeczki tutaj też na dole się znajdą, ale to nie koniec szaf, bo w momencie, kiedy się obrócę, tutaj dodatkowe półeczki do przechowywania rzeczy, więc zarówno rodzice, jak i dzieci mogą mieć osobną przestrzeń na swoje rzeczy osobiste. Olbrzymia lodówka, już taka naprawdę duża, z pojemnikiem na butelki i oczywiście osobnym zamrażalnikiem w tym miejscu. Podobnie jak wszystkie Bersnery w ofercie, jest też ogrzewanie naddmuchowe, gazowe z rozprowadzeniem ciepłego powietrza po całej przyczepie. No i na sam koniec możemy rzucić sobie okiem na taki mały aneksik sanitarny. Proszę bardzo, dwa duże lustra, umywalka w tym miejscu, toaleta obrotowa, tak żeby było nam wygodniej na niej usiąść. I jest też oczywiście taka dodatkowa zasłonka, gdybyśmy chcieli tutaj wziąć szybki, awaryjny taki prysznic poza sanitariatami, to jak najbardziej jest taka możliwość. Zwróćcie też uwagę, że jasne wnętrze, słuchajcie, jasne wnętrze, wszystko jest w takich jaśniejszych kolorach, dominuje biel, nawet te takie wstawki drewnopodobne są też jasne, więc to powoduje, że to poczucie przestrzeni, moi drodzy, tutaj jest naprawdę na wysokim poziomie.
No i z pewnością zapytacie mnie o ceny tych wszystkich pięknych rzeczy, które tu pokazuję. Wszystko zależy tak naprawdę od długości i od układu. Ceny zaczynają się mniej więcej od 100 tysięcy zł brutto i kończą się na pułapie 140 tysięcy zł brutto. Przyczepy kempingowe marki Riba ze względu na swoją jakość, wykonanie, design, wieloletnią tradycję są oczywiście droższe, ale jeżeli chodzi o Birstnery, to z pewnością w Hymerze dobierzecie coś, no co będzie po prostu skrojone na waszą miarę. Zarówno krótkie przyczepy, lekkie, dwuosobowe, jak i te większe jednostki, limitowane, lepiej wyposażone, z ładniejszym designem itd., itd. Wszystko zależy od tego, jaki posiadacie budżet, jaki posiadacie holownik i jakie macie wymagania względem układów. Ponad 20, jeżeli się nie mylę, ponad 20 przyczep jest dostępnych zarówno w komornikach, jak i w sedach, więc jeżeli szukacie fajnej, jakościowo przyczepy kempingowej, lekkiej, z układami rodzinnymi, to warto oczywiście Hymer Poznań odwiedzić. Dzięki za dziś, moi drodzy. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Dzisiaj coś ciężko mi się mówi i oczywiście do zobaczenia wkrótce.